Cześć, tu Mr. Bobru, zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Let's Play Crash Bandicoot 3. Dzisiaj to już będzie 25 bodajże odcinek, już z tej ostatniej jakby planszy, ostatniego świata. No i zaczynałem powoli czytać, teraz zasłonię, bo mi w monitor światło daje. O, dobra, oczki. Zaczynamy. Crash niby się wydaje prostą grą, a jednak ma tyle sekretów, że... Ojojoj. Tutaj będę bez save state'ów raczej grał, bo jestem w pewnej... Au, odległości od komputera. Od klawiatury. A to jednak trzeba coś przycisnąć. Save state'y same się nie robią. Zobaczę jeszcze jak to będzie. O właśnie, jest tą bazuką. Jaki dziad! Którym coś... Jabłkami strzelam. No, proszę pań... Fuck! Fuck! Aha, on dupę później pokazuje, chyba trzeba tam strzelić. O Jezu. Po co ci pokazywać od takiej strony? Czekaj, ja chcę ich zdjąć. Wiecie z czego? No. Ale jazda. Jak to czegoś nie nudzi, to może być całkiem niezła zabawa. A mnie akurat nie nudzi. Całkiem fajny pomysł. Twórcy gry u mnie zaplusowali. Cholera. Jaki przeciwnik. No i idziemy ryzykować. Ja jednak będę z tej bazuki korzystał, może ona nie jest jakaś zbytnio, że tak powiem, wygodna w użyciu, ale jednak jest bezpieczna i jakby ogranicza nasz kontakt z wrogiem. O! Jeszcze pcha nas w złą stronę. Hamidło. Ojeju, no. Czytajcie, balance w state, jakbym stracił wszystkie życia, to jednak się przyda coś takiego. Chło, w dupę go. Dobra, teraz bawimy się dalej w pojmowanie. A ja mogę teraz skrzynki zbijać? Teraz zaczynamy. Musimy mieć dobry kąt. Da się, to jest luźny według mnie. What? Nie. Teraz! Now or never. Tam mamy to. Możemy stąd trafić. Nawet. O, tam daleko trafi. Albo nie. Dobra, zacznę co zrobię, się odpalę ten guziczek. O, zwykłe. Dobra. Oj. Oj. Dobra. Aim and shoot. Dobra, teraz musimy tylko obczaić. O Jezu. To pewnie jeden odpali dwie skrzynki, drugi dwie. Ajacz. Jakie to było przemyślne. Dobra, mamy kolejną windę i lecimy dalej. Encortex.
Ej, ileś leć. Jest checkpoint. O, to nie się fajnie celowało. Zauważyłem, że... O! W pewnych momentach ta gra robi się dalej teraz 2D, że tak powiem. Czy ona ciągle jest 2D? Jest to złudzenie, że to jest 3D, bo to jest takie... nędzne 3D, jeju. Zostaliśmy zdefragmentowani. Ale o tutaj coś przypomina te części z GBA. Fuck, da się strzelać? Da się. Git. Czekajcie, save state mały? Okej, okay. Okej. Okay. I dajcie. Tak, tutaj się przypominają te czasy 2D, że tak powiem. Ło, dobrze, nie zahaczymy od TNT. Szybko, zbierać jabłka i uciekać. A tutaj mam coś pod. Więc coś czuję, że nawet chyba nie trzeba TNT na razie rozwalać. No, jak to się celuje? Ojej. Celowanie tym jest fatalne po prostu. Czekaj, tym się... O, bonus. Ip. Tak jak wiecie, bonus to save state u mnie jest, bo... Przechodzenie bonusu zawsze u mnie się... Oj, przepraszam was. Miałem małe zahaczenie. I słuchawki mi, że tak powiem, trochę osunęły się z twarzy. Tutaj trzeba pomyśleć. Nie, to koniecznie. Nie trafiło mnie, nie oszukujcie. Muszę uważać, bo słuchawki naprawdę są napięte. Muszę siedzę trochę od kompa daleko. A ten fajnie się gra nawet. O Jezu! Fuck. Safe. Low state. Okej. Szybciej by się mogło to pojawić troszkę. Uwaga, tu trzeba nie można schrzanić. Ej no. Ja chciałem to zrobić. Oj, chyba wiem. Czekajcie. Aż podszedłem do komputera. Może to trzeba z bazuki potraktować? Ej no, ale ten zasięg wybuchu to jest taki nerwujący. Nie wiesz. I can't believe it. Rich. Jestem twoim ojcem. Może to trzeba przejść? Aha, już wiem. Proste przecież to jest. Ja się tylko tym umie celować. Inteligentnie mógł wpaść na to wcześniej. Cały ja. A tutaj, no nie wiem, trzeba... przeszukiwać teren dobrze. Nie, tutaj trochę trzeba strzelić, bo nawet nie wiem, gdzie płacić za bardzo. Ha, 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 ale śmieszne. Uuuu, ja chcę w to strzelić. Granady rządzą. Dobra, jest całkiem nieźle. Save state zaraz poleci. Save state. O, jeden się tu stał. Co to było, co takie... Co zostawiłem, chyba tam wrócę. Teraz jeszcze mam jak.
Aś to trzeba skillowo wszystko przelecieć. Już coś miałem. Czyli no to mordu coś tym rozwalić, a ja chyba to ominęłem. Zawsze mam load state'a pod ręką. Dobra, nie idę, bo jabłko się stara. Już nie przesadzaj. Nie jestem jabłkofilem. O, proszę, ja cię trochę te płycki. Nie wiadomo jak... Kapuję. Teraz mnie to uderzyło. Że dało się zebrać zielony klejnot. Tak samo ja teraz mam czerwony jakiś. I z tym czerwonym klejnotem... Gdzieś tam miałem windę na samym początku. Chyba w Boniardzie, rundę czwarta, jeżeli pamiętacie. Kto mnie oglądał, to pamięta. Co jest? Kto mnie oglądał, to pamięta jednym słowem. I tam właśnie było chyba na czerwono podświetlone. Jeżeli to o to chodzi, to jestem geniuszem. Co jest? Wtedy przyleciałem na luzie. Teraz spadam jakoś tak szybko. Co się z tym tak? Teraz nie wrócę tam. Co to było? Oj, aż mi zamurowało to. Jeżeli to jest prawda, to moja teoria, to oznaczałoby, żebym naprawdę musiał teraz się postarać, żeby zdobyć te wszystkie klejnoty. Wszystko jest jakby połączone, ale to jest według mnie głupie, bo gracz może, takiego gracza jak ja, na przykład może społować ostro, że nie zdobył czegoś tam. I właśnie może się starać to zdobyć, a i tak nie może to zdobyć, bo tam później dopiero się to odblokuje. Jeżeli to ma taki głębszy sens, to ja dziękuję. Dobra. I mamy windę dalej. Ogólnie to miasto jest takie dziś dziwne, to przenosimy się tak jakby w epokach. To w sumie nie do końca, bo niedawno mieliśmy kiedy przestarzyżytne, a jeszcze wcześniej coś tam innego. No ale jednak coś w tym jest. Jesteśmy w różnych epokach, może nie chronologicznie. Ładnie to ścięłe. O Jezu. O, koniec. Tak, ominąłem. W ogóle to jeszcze nie jest czas odcinka, bo chcę jedną rzecz sprawdzić. Mam na pewno jeden z kryształów tych takich kolorowych. Zaraz już to zobaczymy. I, że tak powiem, wrócimy trochę, bo chcę zobaczyć, czy na rundzie Boniard teraz coś jest odblokowane. Wydaje mi się, że to właśnie tam był ten klejnot potrzebny. Zaraz o czym? Za chwileczkę. Dobra, jesteśmy na rundzie Boniard. Stary, dobre czasy. Oj, stary dinozaur. Tak, jeszcze bym skakał tutaj. Chwila przerwy. Checkpoint. To coś miał problemy nawet. Ja. Zaraz będzie chwila prawdy. Czy moja teoria to nie jest zwykły fail. A wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi. No, zastrzałem. Narka mi się. Dobrze, teraz trochę życia sobie odnowimy.
tak, slowdown. Amra. Ja przesunę teraz dosyć ważne. Wow, Petofil. Le. Tak. Ale jazda. Widzicie? Patrzcie, to jest kryształ, który mam. I patrzcie, ile odcinków mi zajęło kombinowania, o co chodzi. Magia. Razery, te co będą później dopiero. Dużo później, bym powiedział. Nawet okej. Okej. Nie wiesz. Rata biedna. Ale patrzcie, coś w tym jest. Ty już rozwikłaś chyba wszystkie zranki w tym, że... Ja wiem, że jeszcze mam dużo do zrobienia, wyścigi i tak dalej. A przecież wiem, na czym stoję. Bonusowe odcinki ducha... Więcej tych bonusowych będzie niż samych ser. No co? To nie jest wcale jakiś ręcz niezręczony. Nie ogarnię pada. Dobra. Trzeba się obudzić. Odkryliśmy coś dobrego bardzo. I trzeba... Nowe siły nas powinny wejść. Co to? To uciekamy od sporych sił. Ale nie naszych. Nie takich co nas naszych. O, ładnie się starpał się. Tutaj mamy Razer. Z wyspanem. Starsza 2 aluzja. No nie. Nawet wiecie, padem, że ciężko czasami sterować. Zranić się, wyślizguje ten cały analog. Patrzcie, jak się od niej oddalam, to jak on przyspiesza za robiście. No. Co jest? Podejść też nie można. Spytać nie można, podejść nie można. A też widzę. Ale to już powinno być zawartość odcinka bonus. Ale no dobra, przejdę to dla was. Bo aż sam takie coś nowego we mnie wstąpiło. Patrzcie. Zawsze nie wiedziałem co robić z tym duractwem. I to nawet wszystko jak na tacy się wyjaśniło. Ogólnie ostatnio też grałem na właśnie emulatorze GBA w Crash Bandicoota, tylko że H2 i tam właśnie też był podobny motyw, przeczytałem, tylko że tam kryształy to coś innego do siły. A, zrobiłem sobie state'a. Cwany jestem. Padłem na to w tym samym miejscu ile razy. Przycięliście tam. Tutaj trzeba poczekać. Już to odleci i teraz dopiero więc. Save state i checkpoint. No to co jest?
Tate. Aj, jaka trasa. Nie, naprawdę, runda stawia duże wyzwanie. Znaczy, o Jezu, szukajcie cię. Okej, jesteśmy razem, miałem telefon na Skype, no i niestety musiałem odebrać. Już jestem po rozmowie, znaczy mam zawieszoną rozmowę. Kończę z wami odcinek. Oj, już się spoczyliśmy. Nie no, ta runda stawia wyzwanie. Jest na razie najtrudniejsze dotychczas. Aż strach mi się, co się dalej działo. Jakiś aktywny, nieaktywny. Escape from the island. No. Spadaj po zaszorze. Czekajcie, zrobię chwilowe cięcie. No dobra, jesteśmy. Przepraszam za te cięcie, ale po prostu musiałem trochę ogarnąć. Pada. Bo zaczął się powoli wyładowywać. Podładowałem go trochę, no i znowu zaczynam z tą rundą. Czyli zaczynamy. Kontynuujemy może z tą rundą. To lepiej pasuje. Przydałoby się zapamiętać tą trasę, którą już tyle razy. O, mam save state, a nie wiem czy dobrego. Ale mamy. Ech. Jest, brunt. Tak, mamy rundę fulla. Zdobyliśmy ten drugi brylant. I w końcu rozwikłaliśmy zagadki tych dwóch klejnotów. Po prostu trzeba zdobywać klejnoty te takie kolorowe. Nieźle, nieźle. Dobra. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Zapraszam do kolejnych odcinków. No i następny odcinek zaczniemy od rundy numer 22, czyli Orange Asphalt. Będzie to runda z tego co widzę wyścigowa, więc znowu będzie pewnie sporo zabawy. Z tymi, że tak powiem, rajdowcami. Dobra. Do zobaczenia, hej!